krótki pokaz programu Ryszmierz w aktualnej wersji, październik, 9 października. Program przeznaczony do analizy ryżu umożliwia analizę obrazów i wyciąga z tych obrazów informacje o statystykach ziaren ryżu. Interfejs składa się z dwóch głównych części. Po lewej stronie będą się pojawiać obrazki, a po prawej stronie jest takie pływające okienko, które można sobie umieszczać w dość dowolnym miejscu. I to okienko zawiera narzędzia, które służą do analizowania. Pierwszy etap analizy to jest zgromadzenie obrazów, czyli należy na skanerze płaskim rozsypać ziarna ryżu i je zeskanować. Ziarna powinny być rozsypane w taki sposób, żeby w miarę możliwości nie dotykały się wzajemnie. Ale algorytm do segmentacji, jak Państwo zaraz zobaczycie, radzi sobie z pewnymi przypadkami, kiedy ziarna się ze sobą stykają, pod warunkiem, że nie tworzą większych grup tego rodzaju. Skaner uruchamiany jest automatycznie, ustawiana jest odpowiednia rozdzielczość, także w tym momencie użytkownik tych parametrów ustawiać nie musi. Program jest odpowiedzialny za to, żeby obraz zeskanować z odpowiednimi ustawieniami skanera. Obraz można dość swobodnie powiększać i pomniejszać, bądź używając klawisza Ctrl i rolki myszy, bądź też suwaka i tutaj tych guzików z lupkami, które są w tej części okienka. Ponieważ chcecie analizować trochę więcej ryżu, albo przynajmniej 100 gramów, to trzeba będzie te obrazy zeskanować kilkukrotnie, czyli zgarnąć ten ryż, który aktualnie jest, wysypać nowy i przeprowadzić jeszcze raz skanowanie. Za każdym razem należy wcisnąć guzik scan. Poszczególne obrazy będą się pojawiać tutaj w kolejnych przekładkach po lewej stronie okienka. Ja mam przygotowany jeszcze jeden obraz, który zapisałem na dysku. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli obraz jest zeskanowany z poprawnymi parametrami, to tutaj się pojawia taka ikonka z takim checkboxem. Natomiast jeśli obraz został zapisany w innym formacie, program nie jest w stanie ocenić, czy jego parametry są właściwe, to można ten obraz cały czas zaimportować. Ja sobie otworzę obraz, który wcześniej zapisałem. I w takim przypadku na tej przekładce pojawia się taki znaczek z wykrzyknikiem, który informuje o tym, że właśnie obraz, że za to, że parametry obrazu są odpowiednie, odpowiedzialny jest tutaj użytkownik. Następnym krokiem jest wypełnienie karty danych. Tutaj ta karta i informacje, które na niej są zawarte, są w pełni konfigurowalne, można je dość swobodnie tutaj zmieniać. Zgodnie z wymaganiami jest tutaj imię i nazwisko operatora czy użytkownika. Tutaj można dość dowolne dane wpisać. Może to być, nie wiem, numer identyfikacyjny, imię, nazwisko albo tego typu rzeczy. Data dostawcy, nazwa dostawcy, numer, różnego rodzaju numery i tak dalej. Jeśli będzie taka potrzeba, to użytkownik może tutaj dopisać dowolny komentarz. Przechodzimy do kolejnej przekładki, czyli generalnie postępowanie z tym programem polega na tym, że przechodzimy od lewej strony do prawej i od lewej przekładki kolejno do następnych. Przechodzimy do przekładki numer 2.
tutaj mamy możliwość wyboru algorytmu, który służy do segmentacji obrazu, czy wyodrębnienia poszczególnych ziarenek. W zależności od tego, jaki to jest rodzaj ziaren, można tutaj dobrać odpowiedni algorytm. I teraz od użytkownika wymagane jest tylko, żeby wcisnął guzik Find Kernels, czyli wyszukiwanie ziaren w tych obrazach, które są tutaj otwarte po lewej stronie. Po zakończeniu tej analizy wokół ziaren w obrazach pojawiają się takie niebieskie obwódki, niebieskie kontury, które pokazują, gdzie są granice ziaren, w jaki sposób te ziarna zostały znalezione. Widać, że tutaj prawidłowo oddzielone są na przykład ziarna, które w obrazie się ze sobą stykały. Po prawej stronie w przekładce pojawia się lista wszystkich ziarenek. I teraz od użytkownika oczekuje się, żeby w miarę możliwości znalazł na tej liście niepoprawnie wysegmentowane ziarna. W górnej części znajduje się nagłówek, który pokazuje pewne parametry ziaren, na przykład długość ziarna, szerokość ziarna, pole powierzchni w milimetrach, taki współczynnik wydłużenia i współczynnik wypukłości, albo raczej wklęsłości. Użytkownik może naciskać na te poszczególne elementy nagłówka i sortować ziarna ze względu na przykład na ten parametr wypukłości. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ten parametr ma duże wartości, to może to być coś podejrzanego i rzeczywiście ziarna, które mają dużą wartość tego parametru, okazują się być ziarnami dość problematycznymi, czyli tutaj mamy na przykład dwa ziarenka, które nie skleiły się ze sobą. Proszę też zwrócić uwagę, że za każdym razem jak klikam, jak wybieram sobie taki obiekt na liście, to ten obiekt automatycznie przywoływany jest w obrazie oryginalnym i można sobie porównać, czy rzeczywiście tutaj jest jakiś problem. No i widać, że tutaj mamy problem, to te dwa ziarna są ze sobą sklejone. Kolejny przykład też pokazuje tego typu ziarenko, właściwie dwa ziarenka, które są połączone ze sobą. Użytkownik może na liście takie przypadki zaznaczyć i wcisnąć guzik Delete albo ten guzik z minusem na dole, który pozwoli mu takie dość dziwne przypadki z listy usunąć. Tu mamy jeszcze coś dziwnego. Za chwilę to ziarno powinno się pojawić. O, tu mamy wyraźny przykład ziarenek, które niestety jest jakieś ziarenko, które leży jedno na drugim. Powinniśmy wszystkie te ziarenka po kolei usunąć. One są niewłaściwie ułożone i albo trzeba by było powtórzyć skanowanie, albo można je po prostu z tej listy usunąć, wciskając guzik minus. Teraz w obrazku sobie zaznaczymy to, też niewłaściwie oznaczone. Za chwilę ono powinno się tutaj pojawić z czerwoną obwódką i jednocześnie na tym panelu po prawej stronie, ono gdzieś powinno się o tu nam zaznaczyć, o, już jest zaznaczone i możemy je z listy usunąć. Jeśli już przejdziemy ten etap usuwania tych nadmiarowych ziarenek, które niewłaściwie są zaznaczone przez automatyczny algorytm, to przechodzimy do kolejnego etapu. Musimy obliczyć średnią długość ziarna pełnego, niepołamanego. Jak to możemy zrobić? No, pełne niepołamane ziarna to są te, które mają dość dużą długość. Czyli tutaj możemy sobie ziarenka posortować ze względu na ich długość od największych, od najdłuższych do najkrótszych. W tej liście zaznaczamy teraz zgodnie z wymaganiami przynajmniej setkę ziaren,
o odpowiednio dużej długości. Które będziemy wykorzystywać do obliczenia średniej długości ziarna referencyjnego albo tego niepołamanego. Wykorzystujemy do tego mysz i z klawiszem Shift możemy zaznaczyć całą grupę po kolei takich ziarenek. Po lewej stronie na dole, tutaj na tym panelu, pojawia się informacja, ile tych ziarenek zaznaczyliśmy. 114 jest to liczba wystarczająca. I po tym, jak je zaznaczyliśmy, wciskamy guzik Compute. Automatycznie została policzona wartość średnia pełnego ziarna i jednocześnie zmieniła się tutaj ikonka z tej z wykrzyknikiem na taką ikonkę niebieską z checkboxem, który pokazuje, że prawidłowo dokonaliśmy tego obliczenia.